witam Państwa w imieniu całej kapituły na Zdrowiu Literackim w imieniu Józefa Mackiewicza. Proszę Państwa, chciałbym na wstępie przypomnieć książki nominowane do tegorocznej 11. edycji nagrody. To jest autorem nominowanym jest Andrzej Chorubała za książkę Żeby Polska była sexy i inne szkice polemiczne wydaną przez wydawnictwo Fonda. Drugą autorką książki nominowanej jest pani Renata Lis za książkę Ręka Floberta, wydawnictwo SIP. Trzecią Krzysztof Keller, Od morza do morza, tomik poetycki, wydawnictwo Województwa Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Czwartym autorem nominowanej książki jest Maciej Korkuś za książkę Ogień, Podhalańska wojna 1939-1945, wydawnictwo Aptyka. Piątym autorem jest pan Tomasz Merka za książkę Nieodzowność konserwatyzmu, pisma wybrane, wydawnictwo Fundacja Świętego Mikołaja, teologia polityczna. Autorem szóstym jest Krzysztof Michalski za książkę Zrozumieć przemijanie, wydaną przez Bibliotekę Kwartalnika Kronos, Fundacja Augusta Prawego Cieszkowskiego. Kolejnym autorem siódmym jest pan Roman Misiewicz za tomik dobrenowiny.pl, wiersze smoleńskie, wydawnictwo Sunny Project. Autorem ósmym jest pan Tadeusz Płużański za książkę Bestie, wydawnictwo 3S Media. Autorem dziewiątym jest pan Dariusz Wilczak za książkę Generalissimus, wydaną przez Osolineum. I autorem dziesiątym jest pan Rafał Biasiński za książkę Stara, wydawnictwo Nowy Świat. Chciałbym przy tej okazji przypomnieć dotychczasowych naszych laureatów poprzednich edycji. Przypominam, że po raz pierwszy nagroda imienia Józefa Mackiewicza została przyznana w roku 2002 i laureatami tej nagrody byli Państwo Ewa i Władysław Siemaszkowie. W roku 2003 pan Marek Jan Chodakiewicz, w roku 2004 pan Wojciech Algiński, w roku 2005 pan Eustach Rylski, w roku 2006 pan Janusz Krasiński, w roku 2007 ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, w roku 2008 pan Jarosław Marek-Dziękiewicz, w roku 2009 pan Bronisław Wilczstein, w roku 2010 pan Paweł Zyzak i w roku 2011 pan Wojciech Wenzel. Pierwszą pozycją, która uzyskała wyróżnienie, jest książka pani Renaty Lis, Ręka Floberta. Bardzo proszę. Laudację nagrodzonej książki wygłosi pan profesor Urbanus. Dobry wieczór Państwu. Ręka Floberta to książka niezwykle ciekawa, nieszablonowa, przenikliwa, świetnie pomyślana i napisana. Samo to, a więc walory literackie tłumaczą, jak sądzę, dlaczego jury nagrody literackiej imienia Józefa Mackiewicza postanowiło wyróżnić akurat to dzieło. Ale są oczywiście inne powody tego wyboru. Bohaterem książki Renaty Lis jest bowiem pisarz niezwykły, wybitny, ale także niepokorny. Nic dziwnego, że Flaubert bywał chętnie przywoływany przez polskich pisarzy, nie tylko jako geniusz literacki, autor arcydzieł, ale też jako wzór niezależności w dążeniu do prawdy i jako przeciwnik schematów i dogmat.
Renata Lis świetnie kontynuuje długą listę polskiego pisania o Flaubercie, czyniąc to na swój własny, bardzo osobisty i subtelny sposób. Jej książkę trudno zresztą określić za pomocą jakiejś jednoznacznej formuły, gdyż nieustannie oscyluje ona między esejem, biografią, reportażem, monografią krytyczną, gawędą, wyznaniem, nie będąc przy tym żadną z nich, ani też nie będąc wszystkim tym naraz. Renata Lis opowiada nam przede wszystkim o życiu i twórczości autora edukacji sentymentalnej, ale jest równie daleka od uczonej solenności, ciężkości, jak od niepracowliwego podcastu. Jej opowieść jest cudownie swobodna, lekka, a zarazem poważna i mądra. Jest pozornie kapryśna, ale przecież z jej mozaikowej, muzycznej, nieco rymkiewiczowskiej formy wyłania się nie tylko tytułowa, cytuję, na wpół umarła, pożółkła i pomarszczona, jak egipska mumia, ręka Flauberta, ale wraz z tą ręką sam pisarz i tworzone przez tą okaleczoną dłoń dzieło. Dzieło pisane sławnym, bezosobistym stylem, a przecież, jak pokazuje świetnie Renata Lis, wyrosłe z osobistych tragedii, z doświadczeń zabliźnionych w jego pamięci i wyrytych na jego ciele. Czytając książkę Renaty Lis, zastanawiałem się oczywiście nad tym, co mogło łączyć Gustawa Flauberta z Józefem Mackiewiczem. Nie znalazłem żadnej wypowiedzi tego ostatniego na temat autora Fanny Bovary, ale myślę, że przy wszystkich różnicach obaj byli męczennikami literatury, dla której poświęcili tak naprawdę swoje życie. Obaj chcieli literatury prawdziwej, bezkompromisowo opisującej rzeczywistość. Obaj cenili realizm, nie bali się pisać o rzeczach, o których w ich czasach nie wolno było głośno mówić. Obu też spotykały za to rozmaite represje ze strony współczesnych im panów i pań Omen. Byli i Mackiewicz, i Flaubert cenili pisarzy rosyjskich, lubili Rosję. Byli też specyficznymi konserwatystami, gardzącymi opiniami tłumu i salonu. Obaj żyli z dala od salonu, byli po trosze ludźmi prowincji, samotnikami i indywidualistami. A wreszcie tak Flaubert jak Mackiewicz są pisarzami dla dorosłych, a nawet, że odwołam się do słów, jakie napisała autorze edukacji sentymentalnej Renata Lis, są pisarzami drugiej połowy życia, najlepiej smakującymi po 40. Co zaś łączy Renatę Lis z Mackiewiczem? Chociażby wspomniana miłość do Hreczki, szacunek dla swych wschodnioeuropejskich korzeni, łączący się z reportażem, dociekliwością i dążeniem do prawdy. Ale też łączy ich pewna duchowa niezależność, która Renacie Lis pozwoliła napisać książkę ponad i poza wszelkimi modami i podziałami, mówiącą nam o naszej współczesności, a zarazem dotyczącą spraw najważniejszych – piękna, miłości, śmierci, losu. Bardzo dziękuję pięknie za tę realizację. Jestem wzruszona. Nie przygotowałam sobie wcześniej tej przemowy, o którą mi poproszono. Pewnie nie wiedziałabym, co mam teraz powiedzieć. Szanowna kapituło, szanowni państwo. Kiedy pisałam rękę Flauberta, nie mogłam przypuszczać, że kiedyś zdobędzie ona zaszczytne wyróżnienie w konkursie o nagrodę literacką imienia Józefa Mackiewicza. Bo też Gustawa Flauberta i Józefa Mackiewicza zdaje się dzielić wszystko. Epoka, język, krąg kulturowy, rodzaj osobowości pisarskiej. A jednak, kiedy głębiej wniknąć w artystyczne kredo obu tytanów literatury, okaże się, że między mackiewiczowską deklaracją jedynie prawda jest ciekawa, a flaubertowskim kultem sztuki bynajmniej nie otwiera się przepaść. Więcej, prawda i piękno oraz Mackiewicz i Flaubert okazują się dwiema stronami tej samej rzeczywistości. Bo przecież także Flaubertowi chodziło o prawdę. Walczył o nią z nie mniejszym zaangażowaniem i poświęceniem niż Mackiewicz. To dla niej, dla prawdy uprawiał swoje słynne męczeństwo i kiedy mówił czasem, że prawdę warto poświęcić dla sztuki, to miał na uwadze tym większą prawdziwość literackiego przedstawienia, którą, wiedział to lepiej niż ktokolwiek inny, osiąga się jedynie za pomocą literackich środków, a więc selekcji, kompozycji, stylu. Styl także tworzy prawdę, tworzy ją na potrzeby komunikacji międzyludzkiej, nadaje jej właściwy ciężar, odpowiednią barwę i kształt, daje jej ciało. I to dzięki niemu prawda trafia do ludzkich serc i umysłów i tam pozostaje. A pozostając tam, pozostając w ludzkich sercach i umysłach, otwiera je na nieoczekiwane perspektywy, poszerza o inne punkty widzenia, o cudze doświadczenia, o całą swoją różnorodność i złożoność, tym samym wydobywając czytelników z oswojonej przestrzeni ich życiowych czy plemiennych interesów na szeroki świat wolności wewnętrznej, która jedyna pozwala właściwie działać tym, którzy działać pragną.
Serdecznie dziękuję kapitule Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza za jej werdykt. Dziękuję bardzo. Kolejną pozycją wyróżnioną jest książka pana Tadeusza Kurzańskiego Bestie. Bardzo proszę. Proszę Państwa, zaszczyt wygłoszenia laudacji Bestii przypadł mnie. Wyzwanie przyśle mu szpieg nieznajomy. Walkę z nim stoczy sąd krzywoprzysiężny, a placem boju będzie dół kryjomy, a wyrok o nim wyda wróg potężny. Tak pisał Adam Mickiewicz w wierszu do Matki Polki. W książce Tadeusza Kurzańskiego nie mamy krok po kroku odkrywania szpiegów nieznajomych, bo tym się zajmuje kto inny. Tym się zajmuje Instytut Pamięci Narodowej, tym się zajmują autorzy, zajęli się autorzy poprzednio przez nas nagradzani, więc ci szpiedzy coraz mniej przestają być nieznajomi, coraz więcej o nich wiemy. No, ale dotychczas sprawa sądów krzywoprzysiężnych nie była właściwie jeszcze ruszona. I owszem, ukazywały się takie fragmentaryczne pozycje na temat sądów krzywoprzysiężnych, ale Tadeusz Kurzański podszedł do zagadnienia systematycznie i po kolei wszystkich krzywoprzysiężców nam przedstawił, wypełniając w ten sposób białą plamę w historii Polski, bo wprawdzie myśmy wiedzieli, przeczuwaliśmy już wtedy, wiedzieliśmy potem, że tacy sędziowie krzywoprzysiężni byli, że tacy oprawcy byli, ale nie wszystkich znaliśmy z nazwiska. Nie o wszystkich mogliśmy coś konkretnego powiedzieć, a dzięki tej książce już możemy. Znamy ich osobiście. I wreszcie wyrok o nim wyda wróg potężny. Proszę Państwa, ciągłość jest większa niż by się wydawało. Stereotypy czy wyroki wydane o nich przez wroga potężnego pokutują nadal w wielu środowiskach, wyznaczając, że tak powiem, ramy tak zwanej przyzwoitości. Pewne formy wyrażania polskości nadal nie są uznawane, zwłaszcza przez wiele środowisk opiniotwórczych. I dzięki książce pana Kurzańskiego, który zresztą w tradycji rodzinnej doświadczył wszystkich tych przyjemności, jakie dawał tego okresu, srogiego okresu komunistycznego w Polsce. Dzięki temu ten opis zyskuje na plastyczności, zyskuje na konkretności. Proszę Państwa, no dzisiaj może być chyba uważany za klasyka pewnej formy działalności publicznej. Mówię, mam na myśli Feliksa Dzierżyńskiego. Feliks Dzierżyński twierdził, a był to człowiek, który wiedział, co mówi, twierdził, że w pierwszej kolejności należy uderzać w tak zwanych zaczyńczyków, to znaczy ludzi, on określał tym terminem ludzi, którzy potrafią coś rozpocząć, potrafią coś zainicjować. Ludzi, u których widać naturalne zdolności przywódcze. I książki Tadeusza Kurzańskiego wyłania się ta metoda.
służby UB, informacja wojskowa, sądy krzywoprzysiężne tępią przede wszystkim zaczęcznikowi. Takich, którzy tam niczego nie potrafią rozpocząć, ani niczego nawet nie potrafią kontynuować, specjalnie nie rusza. Widać wyraźnie, z tej książki wyłania się metoda zoperowania naszego narodu tubylczego, żeby w przyszłości nie przychodziły mu do głowy żadne romantyczne porywy. Bo prawo do romantycznych porywów to mają starsi i mądrzejsi, a nie mniej wartościowe narody tubylcze. I ta myśl narzucona nam przez lata 40. i 50. przez naszych oprawców, ta myśl zakiełkowała w naszym społeczeństwie, przynajmniej w wielu środowiskach. I pewne formy przeżywania polskości są źle widziane, są krytykowane, a nawet wyszydzane. Proszę Państwa, warto z tego punktu widzenia zastanowić się, czy mamy do czynienia jeszcze z jednym narodem polskim, czy też na obszarze Polski, obszar Polski zamieszkują dwie grupy etniczne. Jeden tradycyjny naród polski, być może nawet w mniejszości się znajdujący, i taka formacja przednarodowa w fazie przednarodowej, która została odziedziczona po komunizmie. Bo w książce Tadeusza Płużańskiego niczym refren powtarza się przy każdej postaci opisywanej, przy każdym środowisku przedstawianym, niczym refren powtarza się fraza i nie poniósł żadnej kary. I dożył sobie sędziwego wieku przez nikogo nie niepokojony. Otóż ci ludzie, mimo że znaczna część spośród nich już nie żyje, ale nie rozpłynęli się w naszym narodzie, w naszym społeczeństwie, na naszym terytorium państwowym, nie rozpłynęli się bez śladu. Oni się rozmnożyli. Oni się rozmnożyli, dając początek tej nacji. Proszę Państwa, niedawno wpadł mi w ręce taki dokument Lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Nawet nie sądziłem, że Służba Bezpieczeństwa coś takiego sporządzała, takie dokumenty. Mianowicie wykaz tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa mieszkających przy ulicy Narutowicza w Lublinie i ulicach sąsiadujących. Okazało się, że przy ulicy Narutowicza w Lublinie mieszkało 50 tajnych współpracowników, a przy ulicach przyległych 190. Otóż to jest niewielki fragment centrum niedużego w końcu miasta. I mamy 250 konfidentów Służby Bezpieczeństwa. Żyjemy w sytuacji, kiedy naród polski jest skazany na sąsiadowanie z spadkiem otrzymaną w spadku po komunizmie przednarodową nacją. I wcale nie jest powiedziane, proszę Państwa, jak się ta kohabitacja zakończy. Czy naród polski jakoś sobie da radę w tej kohabitacji, czy też po prostu zmiażdżony zostanie pod ciśnieniem rozrastającej się nacji. Całe szczęście, że powstają takie pozycje, jak książka Peskie pana Tadeusza Płużańskiego, dlatego że one w odróżnieniu od innych dzieł, które mają w założeniu rozdrapywać nasze sumienia, ona naszych sumień nie rozdrapuje, bo ona pokazuje kawał historycznej prawdy. Utrwala ją dla nas i dla potomności. I jakie to jest ważne, no to przekonuje nas o tym choćby dzień dzisiejszy, a właściwie tyle dzień dzisiejszy, to dzień wczorajszy. Ja jako pilny czytelnik Gazety Wyborczej, bo muszę wiedzieć, co robi konkurencja, jako pilny czytelnik Gazety Wyborczej zauważyłem,
że jeden z jej autorów, pan redaktor Seweryn Blumstein, dosyć nonszalancko podchodzi do zaimków. Ale ta nonszalancja nie tyle jego może zdradza, co pewien sposób myślenia zdradza. Otóż pan redaktor Seweryn Blumstein napisał w Gazecie Wyborczej o uczestnikach Marszu Niepodległości, że oni próbują zabrać nam Polskę. Nam. Nonszalancko podchodzi do zaimków i ciekaw jestem, co ma na myśli, mówiąc nam. Być może, że lektura książki Tadeusza Pułżańskiego dostarczyłaby na to frapujące pytanie odpowiedzi. Kto to są ci my? Bo na pewno ktoś to jest. Na pewno jest to potężne środowisko. I dlatego ta książka Tadeusza Pułżańskiego, chociaż ona jest historyczna, to ona ma znaczenie ponadczasowe, bo ona pozwala na udzielenie odpowiedzi na pytania, które pojawiają się dzisiaj i pojawią się w przyszłości. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę autora o kilka słów. Drodzy Państwo, dziękuję przede wszystkim Kapitule za wyróżnienie. Dziękuję, podziękuję taką prywatną małą drogę. Dziękuję mojemu tacie za to, że ta książka powstała, bo bez niego by jej nie było. A ojciec był jednym z tych, o których piszę. Stał po drugiej stronie, nie po tej, o której mówił pan Stanisław Michalkiewicz. Był jednym z żołnierzy wyklętych, działaczy politycznych powojennych. Książka ta jest poświęcona zarówno ofiarom, zarówno tym polskim patriotom, którzy po wojnie przelewali krew, byli represjonowani za Polskę właśnie, ale ja się skupiam też na drugiej stronie, co wydaje mi się, że w dyskursie naszym publicznym, historycznym jest dużo bardziej pomijane, bo my wiemy, znamy nazwiska osób, które o Polskę walczyły. Tak, to jest rotmistrz Pilecki na przykład, to jest generał Fildorf, to jest major Łupaszka, to jest major Zapora. Tych nazwisk oczywiście jest masę, ja wybieram tylko kilka najbardziej znanych, charakterystycznych może. Ale ja się skupiam na drugiej stronie medalu, czyli na tych osobach, które po prostu mordowały tych polskich patriotów. Często te osoby, tych bohaterów znamy, natomiast z drugiej strony niestety nie. A proszę zwrócić uwagę, że za każdą śmiercią bohaterską stał cały sztab ludzi, który pracował na to, żeby ci nasi bohaterowie ginęli. To byli funkcjonariusze bezpieki, to byli oficerowie, tak zwani oficerowie, bo to właściwie z rangą oficera nie miało nic wspólnego, to co oni robili, prawda, te wszystkie służby. Czyli informacja wojskowa, ale to byli też ci, o których mówił pan Stanisław, te sądy krzywoprzysiężne. To była cała rzesza na przykład sędziów i prokuratorów, którzy też w pocie czoła pracowali na to, żeby tych Polaków i tę polskość po prostu zabić. Niestety efekty były często bardzo dotkliwe dla naszych elit przedwojennych. Pan Stanisław przywołał dwóch klasyków, jakby tak powiedzieć, Feliksa Dzierżyńskiego i Seweryna Blumsteina. Ja się może skupię bardziej na tej drugiej postaci, bo ona jest charakterystyczna też dla tego okresu, o którym ja piszę.
czyli dla żołnierzy wyklętych i tych, którzy z nimi walczyli. Seweryn Blumstein to jest też ważna osoba, jeśli chodzi o tę ciągłość, o której tutaj była mowa, a mianowicie ciągłość tej władzy sowieckiej, która nastała w 1944-1945 roku i ona właściwie w dużej mierze trwa do dziś. Ci ludzie współrządzą, prawda? Może nie bezpośrednio, ale bardziej zakulisowo. Nie są na pierwszej linii frontu politycznego, ale na przykład są bardzo silnie reprezentowani w gospodarce, a nawet w mediach, które też reprezentuje. Natomiast Seweryn Blumstein, wracając do tej pięknej postaci, na rocznicę, proszę Państwa, Żołnierzy Wyklętych na 1 marca ubiegłego roku napisał dosłownie, że ci, którzy wtedy przeciwstawiali się ludowej władzy, to byli bandyci. To jest expressis verbis, mogą Państwo sprawdzić. Ja, drodzy Państwo, protestuję przeciwko tego typu narracji. I myślę, że ta moja książka jest właśnie dowodem tego, żeby pamięci historycznej nie zakłamywać, żebyśmy dobrze wiedzieli, co jest prawdą, a co jest fałszem, co jest bohaterstwem, co jest zaprzaństwem. Kto wtedy po zakończeniu okupacji niemieckiej podjął heroiczną, beznadziejną walkę dalszą z drugim okupantem? Tak? I kto stał po tej drugiej stronie właśnie? Więc po jednej stronie mieliśmy patriotów, rzeczywiście no już zdeterminowanych bardzo mocno do gotowych oddać swoje życie, a z drugiej po prostu obce mocarstwo, drugiego okupanta i ich, trzeba to powiedzieć też, polskich sługusów. Ludzi, którzy się wysługiwali temu obcemu imperium. Ja te sprawy stawiam jasno, jednoznacznie. Nie wszystkim się to podoba. Czasami słyszę szereg uwag, prawda, że to nie można w ten sposób przedstawiać tego, że w Polsce trwała po wojnie jakaś wojna domowa na przykład, że były dwie strony, którym też na Polsce zależało. Prawda, że Polak przeciwko Polakom i bratobójcze walki. No ja się z taką optyką i z taką narracją też nie zgadzam. I myślę, że jeżeli miałbym rekomendować, jakoś oceniać swoją książkę, to myślę, że to jest przynajmniej w moim mniemaniu największa jej wartość, że jest jasno właśnie rozdzielone dobro i zło, wbrew temu, co się dzisiaj cały czas mówi, co się pisze, prawda? I zwracam Państwu uwagę na tę drugą stronę właśnie, szczególnie przemilczanych w naszej narracji publicznej tych krzywoprzysiężców, czyli po prostu morderców w togach. Bo dużo się mówi, prawda, Adam Humer, prawda, właśnie brutalni śledczy i tak dalej, a tu są całe zastępy prawników, często przedwojennych, którzy po prostu poszli na służbę obcego imperium. I drodzy Państwo, ja mam nadzieję, że moja książka nie zakończy tych badań, bo cały czas te sprawy się rozgrywają, można powiedzieć. Wystarczy spojrzeć na to, co też Gazeta Wyborcza nazwała kiedyś wykopkami, czyli po prostu na ekshumację w kwaterze EU cmentarza Powązkowskiego na Łączce. To jest historia, która cały czas żyje. Ci nasi bohaterowie są właśnie wydobywani z tych dołów śmierci, do których ktoś im rzucił. Tak? I myślę, że w mojej książce Państwo znajdą te konkretne nazwiska, prawda? Że to jest, że jeżeli na przykład patrzymy na postać od mistrza Pileckiego, to zobaczą Państwo, kto go sądzi, prawda? Który sędzia żądał kary śmierci,
który prokurator, przepraszam, żądał kary śmierci, który sędzia taki wyrok wydał, tak, kto uczestniczył w egzekucji, prawda? Kto był tym katem, który też strzelał w tył głowy znaną metodą katyńską, sowiecką. Więc wciąż te po prostu są nazwiska tych oprawców. Ja myślę, że to jest szczególnie ważne, prawda? Żeby ci ludzie nie byli anonimowi, prawda? Że często się też mówi, że ci nasi bohaterowie ginęli, bo taki był system, prawda? Że ten system ich mordował. No nie mordował ich system, tylko konkretne jednostki. I trzeba je pokazać, moim zdaniem, żebyśmy wiedzieli, prawda, kto to jest. A często bardzo ci ludzie mają swoich, niestety, kontynuatorów, o czym też mój szanowny przedmówca mówił. I myślę, drodzy Państwo, już kończąc, że na tej łączce, w tej kwaterze EU, skupia się właśnie w sposób najbardziej tragiczny nasza powojenna historia Polski. Na łączce i obok łączki. Bo w tych miejscach teraz odkopywanych, tam gdzie właśnie ci nasi patrioci leżeli, bo teraz już są, prawda, trwają badania, ale zaraz obok spoczywają ich mordercy po prostu. Dwie alejki dalej jest piękny nagrobek pana pułkownika Romana Kryża. Sędziego wojskowego. Kilka alejek dalej jest Jakub Berman. Jest szanowna Luna Brystygierowa, Anatol Fejlin, Roman Romkowski. Prawda? Więc to jest też paradoks historii, że my mamy w jednym miejscu morderców i ich ofiary. I już tak zupełnie na koniec, ja się bardzo cieszę, że te ekshumacje się odbywają, ale obawiam się, że na tym samym cmentarzu pomorskowskim za chwilę spocznie kontynuator idei i czynu Stalina, Bieruta, czyli Wojciech Jaruzelski. On spocznie właśnie na Pomorskach Wojskowych. Dziękuję bardzo. Oczywiście dzięki tej książce, dzięki książkom podobnym o tych bohaterach, którzy w polskich termofilach polegli, będziemy mogli czytać, następne pokolenia będą mogły czytać, a nie tylko w nocnych dodatków rozmowach się to będzie utrwalało. Proszę Państwa, wreszcie moment kulminacyjny naszego spotkania. Laureat tegorocznej 11. edycji Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza. Tym laureatem jest Tomasz Merta, ponieważ zginął on w katastrofie smoleńskiej. Bardzo proszę, również uczcijmy jego pamięć. Dziękuję bardzo. Książką nagrodzoną jest Nieodzowność konserwatyzmu, pisma wybrane. Bardzo proszę. Proszę bardzo pana profesora Partyzela o wygłoszenie laudacji nagrodzonej pozycji.
Chwalebną jest rzeczą zbierać perły myśli, rozsiane przez tych, którzy nie zdążyli sami ich złączyć i dopiąć w folię traktatu. Takim zbiorem pereł, z pieczołowitą troską zebranych i opublikowanych przez teologię polityczną, są pisma wybrane świętej pamięci Tomasza Merty, eseisty, publicysty i działacza państwowego, jednej z 96 ofiar tragicznej katastrofy smoleńskiej, zatytułowane Nieodzowność konserwatyzmu. Skoro tak mocno wyakcentowana została nieodzowność konserwatyzmu, to musimy zapytać nie tylko o to, dlaczego konserwatyzm jest nieodzowny, ale również i naprzód, czym konserwatyzm jest dla tego myśliciela i publicysty. Mając bowiem na uwadze już choćby tylko oficjalną metrykę narodzin konserwatyzmu jako samoświadomej postawy i filozofii politycznej, wypracowanej jako odpowiedź na schizmę bytu dokonaną przez rewolucję, musimy dostrzec także wewnętrzne zróżnicowanie, świadczące o bogactwie tego nurtu i tego rodzaju namysłu nad rzeczywistością, jaki był, jest nadal podejmowany przez konserwatyzm. Lektura książki Tomasza Merty nie pozostawia wątpliwości co do tego, iż głównym źródłem jego inspiracji, krynicą, z której zaczerpnął najwięcej ożywczych myśli, była anglosaska tradycja konserwatyzmu, brytyjskiego i amerykańskiego. Jest to oczywiście sam ojciec tej odmiany konserwatyzmu, Edmund Burke, oraz współczesny kontynuator angielskiego sceptycyzmu względem racjonalistycznych konstrukcji ideologicznych, Michael Oakeshott. Zasadnicza odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie ten nurt konserwatyzmu wydaje się nieodzowny, znajduje się w eseju Merty poświęconym Burke'owi. Tą kardynalną cnotą polityki preferowanej przez konserwatystów jest pronezis, prudencja, roztropność. W słowach, które chcę tu przywołać, dostrzegam nie tylko rekapitulację burke'owskiego stylu myślenia, ale również fundamentalną polityczną maksymę samego świętej pamięci Tomasza Merty, także jako konserwatywnego państwowca in actu, ministra kreującego politykę, zwłaszcza historyczną i kulturalną, godną wracającego do swojej tożsamości dumnego narodu. Oto te słowa. Główną ideą Burke'a jest harmonia. Dostrzega ją w naturalnie ukształtowanym w ciągu wieków porządku świata. Bo przecież opatrzność działa, choć raczej za pomocą naturalnych niż ponadnaturalnych środków. W relacjach między człowiekiem a światem, między rządzącymi a rządzonymi, w nierozerwalnym związku między interesami prywatnymi a publicznymi interesami, więzi łączącej następujące po sobie pokolenia w strukturze społecznej. Iż w niekonserwatywnym świecie konserwatysta nie może po prostu kontentować się prostym odruchem zachowawczym w stosunku do zastanej rzeczywistości. Bo to prowadziłoby właśnie do akceptacji zła rozprzestrzeniającego się z siłą śmiercionośnego wirusa. Prawdziwy konserwatysta musi zatem być poniekąd buntowniczym rewolucjonistą, a z innych niż rewolucjonista powodów. Tomasz Merta nigdy nie zapominał, że powinnością polskiego konserwatyzmu jest konserwowanie tego, co polskie właśnie i zreflektowane na odpomnienie raczej zasypanych fundamentów i źródeł, z których można by dopiero wyprowadzić nić wiodącą w przyszłość i odpowiadającą wymogom patriotyzmu jutra, aniżeli na prostą kontynuację, a zwłaszcza zachowywanie tego, co zastanie. Wiedział dobrze, iż konserwatyzm w III Rzeczypospolitej ma spore kłopoty ze swoją tożsamością. Trudność ta wszelako nie usprawiedliwia małodusznej rezygnacji,
prowadzącej do nieuprawnionego wniosku, iż by należało z tego wyciągać radykalny wniosek na temat jego nieistnienia. Skoro jednak współczesny konserwatysta polski nie może afirmować rzeczywistości zastanu, to bowiem prowadziłoby do niedorzecznego, acz niekiedy formułowanego i to nie bez pewnej finezji, wniosku, iż w III Rzeczypospolitej Edmund Burke zapisałby się do SLD, to pojawia się pytanie, jak i gdzie, w jakiej tradycji odnaleźć w życiodajni swoiście polski idiom konserwatyzmu. Odpowiedź Tomasza Merty na ten fundamentalny problemat jest klarowna i konsekwentna. Ów polski idiom, duch dziejów Polski wiecznej, stanowi tradycja republikanizmu. Chodzidło klasyczny, zrodzony w Grecji i Rzymie, sens politej res publiki, będący zarówno ideą filozoficzną, jak i realnym bytem politycznym, w którego ramach egzystuje wspólnota, koinonia, civitas, i który, aby zasługiwał na tę nazwę, musi niezależnie od formy ustrojowej spełniać dwa warunki. Ma być rzeczą publiczną, sprawą wszystkich, lecz owa sprawa nie musi przecież oznaczać udziału ludu w rządzeniu. Rząd zaś powinien dążyć do realizacji nie interesów tej czy innej grupy lub klasy społecznej, lecz dobra publicznego. Wiąże się więc z tym także przekonanie o trwałym związku sfery polityki i moralności i o koniecznym charakterze etycznych funkcji wspólnoty politycznej. Z całego wielopłaszczyznowego obszaru namysłu świętej pamięci Tomasza Merty nad sensem i zadaniami realnego polskiego konserwatyzmu naszych czasów chciałbym na koniec wyłuskać i wyakcentować tę przestrogę. Najgorszą rzeczą, przestrzegam, jaka mogłaby się przydarzyć polskiemu konserwatyzmowi, to ześlizgnięcie się w tani, wolnorynkowy pragmatyzm. Konserwatyści nie powinni godzić się na traktowanie polityki jako turnieju politycznego cynizmu, którym idzie tylko o zdobycie i utrzymanie władzy i realizację partykularnych interesów. Z najwyższym też tylko trudem mogą ujść za entuzjastów wolnego rynku. Wypada pamiętać, że konserwatyzm narodził się jako protest feudalnego świata wobec triumfującego kapitalizmu i że konserwatywna koncepcja własności bardzo różni się od liberalnej. W jednym ze swoich tekstów Tomasz Merta napisał o Józefie Mackiewiczu. Był patronem niezależnego, suwerennego myślenia. Człowiekiem nieuznającym rzeczy, o których nie trzeba głośno mówić. Niechaj ten przyznanie dziś pośmiertnie laur imienia Mackiewicza będzie larą i penatą, czuwającymi nad naszą pamięcią o tym, który też myślał niezależnie i suwerennie. Bardzo dziękujemy. Bardzo proszę panią Merkę o stałe zabranie głosu. Witam państwa wszystkich z ogromnym wzruszeniem. Stoję tu dzisiaj przed państwem, przyjmując w zastępstwie mojego nieżyjącego męża nagrodę, której patronuje pisarz niebywale przez Tomka ceniony, stawiany w jednym szeregu z największymi polskimi twórcami, takim jak Sienkiewicz, jak Prus, jak Żeromski. Myślę, że byłby niezwykle dumny, że nagroda właśnie imienia Józefa Mackiewicza przypadła mu w udziale. Proszę wybaczyć, że nie mogę być tak radosna, jak dzisiejsi pozostali laureaci, że moja radość jest poproszę radością przez łzy, że nad tym wielkim odczuwanym szczęściem, że ta nagroda przyznana właśnie książce Tomka
kładzie się cieniem jego tutaj dzisiejsza nieobecność. Myślę, że Tomek cieszyłby się również z dnia, w którym ta nagroda zostaje ogłoszona. Miał niezwykłą wrażliwość na przeżycie wspólnotowe i Dzień Marszu Niepodległości, Dzień Święta Niepodległości byłby dla niego zapewne ogromnie symboliczny. Sam śmiał się, że data jego urodzin jest niezwykle niefortunna. Urodził się 7 listopada, rocznica rewolucji październikowej. Więc tym bardziej cieszyłby się z takich dobrych dat, jakie z którymi wiązałoby się dla niego coś osobistego. Proszę Państwa, trudno mi mówić o książce Tomka. Ja zajmowałam się całe życie podobnymi rzeczami i zawsze byłam pierwszą czytelniczką wszelkich jego tekstów, pierwszym też i redaktorem. Ale nie mam zupełnie do nich dystansu. Zwłaszcza nie mam tego dystansu po 10 kwietnia. I pewnie nie uchodzi, żeby żona chwaliła swojego męża czy jego dokonania. Więc może po prostu powiem kilka słów o samym Tomku. Bo Tomek nie tylko zajmował się konserwatyzmem, nie tylko analizował i badał jako historyk idei, ale również konserwatystą był. W najlepszym chyba i najgłębszym rozumieniu tego słowa. Nasz przyjaciel Timothy Snyder powiedział kiedyś, użył takiego sformułowania, konserwatysta odruchowy, czy on chyba powiedział trzewiowy, że taki konserwatysta, u którego konserwatyzm nie jest wyrozumowany, nie jest skutkiem intelektualnej analizy, ale taką dyspozycją osobowości. Za kogoś takiego uważał mojego męża. I myślę, że miał rację, że Tomek był takim odruchowym konserwatystą. Był też człowiekiem niezwykłej integralności poglądów i życia. Ja chyba z całego roku mojego męża najbardziej lubię rozważania o wychowaniu, rozważania o edukacji. I uwierzcie mi Państwo, że on rzeczywiście realizował w swoim życiu, w naszym wspólnym życiu, na naszym prywatnym, właśnie te wszystkie ideały, które głosił publicznie. Może nawet postaram się to Państwu udowodnić. Chciałabym przeczytać fragment listu mojego męża, list pochodzi z 96 roku, pisany do córki o czytaniu. Uwierz mi, że nie ma nic ważniejszego dla rozwoju człowieka jak czytanie. Dlatego tak bardzo mamie i mnie zależy, abyś uzależniła się od książek. To chyba jedyny nauk, który wzbudza nasz entuzjazm. Ludzie, którzy dużo czytają, bardzo różnią się od tych, którzy tego nie robią. Ci pierwsi mają bogatsze horyzonty, wiedzą więcej i szybciej myślą. Kiedyś mówiło się o nich, że mają dużo ogłady. Człowiek, który nie czyta, przypomina grubo ciosany kamień. Jest to ciężały, trochę toporny. Brakuje mu błyskotliwości, szybkości w podejmowaniu decyzji, a nade wszystko niezależności. Prawdziwej niezależności bowiem uczymy się m.in. obcując literackimi bohaterami. Człowiek unikający książek jest także najczęściej pozbawiony poczucia humoru, wyrafinowanego poczucia humoru. Nie pojmuje ironii, aluzji, autoironii. Nie rozumie historycznych anegdot, a literackich skojarzeń po prostu nie ma. Pozostaje mu więc rechot, nie śmiech, z opadających spodni, prostackich kawałów i cudzego nieszczęścia. Ja myślę, proszę Państwa, że te słowa mogłyby się znaleźć w dorobku publicystycznym tak naprawdę mojego męża. Ale to jest prywatny list do córki, do dziecka, które wychowywał. I tak często w tekstach Tomka
odnajduje prawdy, które on po prostu, którym nie żył na co dzień. Rzeczy, które mówił nam, domownikom, swoim studentom. On rzeczywiście zachował jedność tego, co robił, tego, co myślał, tego, co czuł. Mimo w tych tekstach Tomka pełnego jego obrazu, mimo przede wszystkim chyba jego fenomenalnego poczucia humoru. Cóż, myślę, że chyba tylko satyrycy zostawiają na piśmie ślady swojego poczucia humoru. Ale być może właśnie to jego, jego pogoda ducha, ta pogoda, z jaką przyjmował życie, przetrwa w jego najbliższych, może w anegdocie, a może po prostu w tym, jak kształtował ludzi wokół siebie. Ja wczoraj beształąc za coś moje dzieci, użyłam sformułowania: tata się w grobie przewraca. I moje dziecko pyskując odpowiedziało: ciekawe, czyim grobie. I pamiętam, że po pierwszym momencie szoku pomyślałam: Boże, przecież to jest cały Tomek. To jest ta jego niezgoda na zgorzknienie, na rozpacz, ta jego przezwyciężanie humorem i śmiechem wszystkiego, co choćby najgorsze. I myślę, że może po prostu ci, którzy obcowali z nim, którzy poznali, gdzieś poniosą ten jego humor, tę jego niezgodę na rozgoryczenie, niezgodę na gorycz. Bo nawet jeżeli Tomek wygłaszał gorzkie refleksje, to się zdarzało, to refleksje były gorsze, a nie Tomek stoczniał. I mam nadzieję, że to jakoś w tych tekstach mojego męża widać. Proszę Państwa, chciałam jeszcze na koniec przeczytać fragment mojego ulubionego wiersza, Adama Asnycha. On się, poproszę, stał ulubionym dopiero po 10 kwietnia. Sam Tomek nie zachwycał się za nadto Asnykiem. Zapytany o największych poetów, pewnie powiedziałby Oneon. Jak nie, wymieniłby Herberta, a potem zaraz zacząłby mówić o Kochowskim i Sarbiewskim. Ale ten wiersz, mimo że pewnie mój mąż uważałby, że jest nadto popurnowy, mam wrażenie, zawiera w sobie pewien dekalog Tomasza Merty. Miejmy nadzieję, nie tę chciwą złudzeń, ślepego szczęścia, płochą zalotnicę, lecz tę, co w grobach czeka dnia przebudzeń i przechowuje oręż i przyłbicę. Miejmy odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć z swego stanowiska. Miejmy odwagę, nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Ja mam nadzieję, proszę Państwa, że mój mąż, wszystko jedno w czyim grobie spoczywa, przechowuje gdzieś dla nas ten oręż i przyłbicę. I mam nadzieję, że to, co napisał, to, co po sobie zostawił, jest takim kamykiem tego niezłomnego asnykowskiego wału przezwyciężającego stałością przeciwności. I mam nadzieję, że jego dorobek, ten
literacki, myślowy, ale też ten dydaktyczny, ten wyrobek wychowawcy młodszych pokoleń będzie takim szczebelkiem w drabinie przechodzenia tych ideałów i świętości od marzeń do rzeczywistości. Dziękuję. Zakończenie chciałbym jeszcze w ramach takich powinności porządkowych poinformować Państwa, że fundatorem wyróżnienia jest Pan Włodzimierz Kuliński ze Sztokholmu, zresztą tradycyjnie już fundatorem wyróżnienia jest Pan Włodzimierz Kuliński ze Sztokholmu, a te statuetki Józefa Mackiewicza zawdzięczamy Państwu Jarząbkom. Pan Jarząbek jest tu obecny wśród nas. Bardzo dziękujemy. Od samego początku. Państwo Jarząbkowie wzbogacają ten wystrój, że tak powiem, naszej uroczystości. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Gratuluję laureatom i zapraszam na przyszły rok. 11 listopada mam nadzieję, że nic się nie zmieni. Mam nadzieję, że werdykt kapituły będzie równie trafny jak tegoroczny. Dziękuję Państwu bardzo.